Oddają hołd powstańcom wielkopolskim, dbając o ich groby. Uczniowie pniewskich szkół uzbrojeni w grabie, wiadra i konewki ruszyli na cmentarz, by posprzątać mogiły pochowanych tam bohaterów, ale nie tylko je. Wszystkie ręce na pokład. Uczniowie z pniewskiej podstawówki, a także liceum ogólnokształcącego zakasali rękawy i poszli na cmentarz sprzątać groby. W szkole mamy już uszykowane grabie i jak przychodzimy, to zaczynamy od generalnego zbierania najpierw liści, kasztany, które leżą, a potem po prostu zagrabiania i układania ładnie wszystkiego. Uczniowie skupiają się głównie na grobach powstańców wielkopolskich. To oni są patronami pniewskiej podstawówki. Pniewak mamy przede wszystkim powstańców, którzy zginęli pod Kamionną i pod Zbąszyniem, ale również tych, którzy przeżyli okres II wojny światowej, przeżyli okres uwięzienia w Forcie VII i prześladowania ze strony Niemców. Dla uczniów sprzątanie grobów to nie tylko fizyczna praca, to także kultywowanie pamięci o przodkach i ich bohaterstwie. Tradycyjnie przed dniem Święta Zmarłych prosimy oddać hołd powstańcom wielkopolskim, którzy tutaj spoczywają, jako klasa pierwsza mundurówki. Znaczy to dla mnie naprawdę bardzo dużo, no bo sprzątamy między innymi groby powstańców, bez których nie byłoby nas tutaj. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak kruche, ulotne jest życie. Niejednokrotnie dzieci też już są po jakichś różnych tragediach swoich osobistych, życiowych. Także to... To nie jest takie wszystko tylko powierzchowne, ale wydaje mi się, że również zahacza o jakieś głębsze przemyślenia. Oprócz grobów powstańców, uczniowie sprzątali także te opuszczone i zaniedbane.